Grant, jeżeli ktoś jeszcze nie zdążył pobrać... W drugi weekend listopada Hufiec Ziemi Dzierżoniowskiej ZHP zorganizował jesienny rajd harcerski, połączony z obchodami Święta Niepodległości. W sobotę ponad 150 harcerzy wystartowało z Walimia, oddało hołd więźniom wojennym spoczywającym na walimskim cmentarzu, aby następnie szlakami górskimi dotrzeć na Wielką Sowę. W niedzielę uczestnicy rajdu zwiedzali kompleks Rize. Jesienny rajd Hufca to już jest tradycja naszego środowiska. Zawsze w okresie 11 listopada wybieramy się na weekend, żeby spędzić go świętując radosny patriotyzm, połączony razem z aktywną turystyką, z poznawaniem gór, z poznawaniem nowych rzeczy i z przeżywaniem harcerskich przygód. To są harcerze z naszego Hufca Ziemi Dzierżoniowskiej. Dzisiaj podczas naszego rajdu przez ten weekend ponad 150 osób uczestniczy w takim wydarzeniu. Także to są nasi harcerze z Bielawy, z Dzierżoniowa, z Pieszyc, z gminy Stoszowice, no i z całego powiatu dzierżoniowskiego. W dniu wczorajszym odbył się taki kominek rozpoczynający, gdzie drużyny prezentowały zadania przedrajdowe, które miały, czyli poznawanie historii gór Sowich. Odwiedzili nas również przedstawiciele grupy GOPR, którzy opowiedzieli o zasadach bezpieczeństwa w górach. Odwiedził nas również komendant naszej chorągwi, druh hartmistrz Arkadiusz Rudolf. Także no, wczorajszy wieczór był pełen wrażeń i atrakcji. Dzisiaj od rana harcerze się szykują, bo właśnie wyruszają na trasę, aby poznawać lokalne tutaj trasy, szlaki i zdobywać najwyższy szczyt naszych gór, czyli Wielką Sowę. Odwiedzi nas również dwóch gości. Są to takie osoby, które znają bardzo dobrze historię. Jest to jeden przewodnik turystyczny i jeden pan, który jest pasjonatem, ale zna historię gór Sowich od podszewki, także opowiedzą o takich tajemnicach, które jeszcze mało kto zna tutaj w rejonie. Także dzisiejszy wieczór zapowiada się również atrakcyjnie. Jutro podsumowanie będzie zwiedzanie kompleksu Rize, także taka mocna dawka historii tutaj o naszym regionie, o górach Sowich, połączona w jeden weekend. Korzystając z okazji, chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować samorządom Bielawy, Dzierżoniowa, Pieszyc i gminy Stoszowice za wsparcie naszego rajdu, wsparcie finansowe. Bardzo ogromnie dziękujemy, bo bez tego tak duże przedsięwzięcie nie mogłoby się odbyć, ale są też również firmy i instytucje, które nas wspierają. Bardzo serdecznie dziękujemy Fundacji Ziemi Sudeckiej, dziękujemy ZGK z Bielawy, Bricomarsze z Dzierżoniowa, firmie Technotex z Pieszyc za wsparcie nas organizacyjne, finansowe w tym przedsięwzięciu.